Beata Małgorzata Moniuszko, Motek Otek. W dolnośląskich Piechowicach wie już cała okolica, że gdy milczy babcia z dziadkiem, kot wymyka się ukradkiem. Kocie figle są im znane, lustro mlekiem zapaćkane, nocą z kuchni zniknął zmywak, w garnku z zupą kraulem pływa. Fiknął wazon razem z kwiatkiem, wyszła na dwór czapka w kratkę, a firankę trzy pazurki ozdobiły wzorkiem w dziurki. Obiadowe dwa gołąbki mają ślady, kocie ząbki. Widział drost pacniętą pszczołę, teraz łapa będzie boleć. Gdzie jest koci figlarz mały? Psy go dawno nie widziały. Zapytali więc sołtysa. Może padł ofiarą lisa? Wspominali go noc całą. Będzie kota brakowało. Wstał na łapy babci Motek. Brrr. Zamiałczał Motek Otek. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.